Polak wyjechał do Meksyku i otworzył po prostu masarnię. Tak to smakuje. Chorizo spotkało się z polską, swojską kiełbasą. Dobra, godzinę później, tak jak mówiłem, nieregularne kształty, kiepski ze mnie masaż, że tak powiem, masażysta, masarnik. Pękało mi to jak zwykle przy obróbce, przy zwijaniu, przy skręcaniu, także to nie dla mnie robota, wybaczcie. Postarałem się jak mogłem, będą brzydkie kiełby. Idziemy wędzić. Wracamy do wędzareczki od Drewos i pokażę wam jej fajną funkcję. Ustawiłem termometr na 40 stopni, ustawiłem konwekcję i to, plus włączyłem wiatrak, o którym mówiłem w pierwszym odcinku chyba, w pierwszej części powiedzmy o wędzeniu. I zobaczcie, ten wiatrak jest właśnie do wyciągania nadmiarowej wilgoci, dzięki czemu można suszyć mięso przed wędzeniem, więc po co to ustawiłem? 40 stopni po to, żeby przez pół godziny teraz kiełbasy położyć i suszyć i dopiero wtedy zacząć je wędzić. No i dobra, kiełby się suszą, zobaczymy za pół godziny w jakim będą stanie. I dla odmiany będziemy wędzić czereśnią. Czas na dym. Polecam jednak użyć dużego palnika, niż takiego malutkiego, bo takim malutkim to się idzie zajebać, za przeproszeniem. Dużym się rozpaliwał to szybciej o wiele. Dobra, pół godziny suszenia za nami. Jak widzicie, wygląda to już, kiełbasa zaczęła się robić, w sensie to się zrobiło takie bardziej ciasne, można powiedzieć, jest gotowe do wędzenia. Także teraz włączam kompresor od dymu, niech to się zaczyna nadymiać. Temperaturę nastawiam na 107 stopni. Dlaczego 107? Bo wiem, że kiełbasa się na zimno wędzi w niższych temperaturach, ale wtedy je się właśnie pekluje. Nie dodawałem soli peklującej, więc dla bezpieczeństwa troszkę zrobię szybciej i cieplej. Tak bardziej w stylu barbecue. Amerykańskie barbecue, sorry, osa mnie przeatakowała. Amerykańskie barbecue potrafią robić 275 Fahrenheita, czyli kurde 120 parę stopni, czy 130, 135 nawet. Więc ja ustawiam 107, to jest taki kompromis, moim zdaniem pewnie z półtorej godziny do tych 70 stopni wewnątrz kiełbasy będziemy dążyć. Zobaczymy. No dobra, czas leci. Trochę czasu minęło, mamy godzinę 20 od kiedy nastawiłem wędzenie, ale zanim się rozgrzało, to tak było z 15 minut, więc godzinę z hakiem się wędzi. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Przy okazji sprawdźmy. Tutaj się pięknie kopci. Zobaczcie. A teraz zobaczmy, jak wygląda środek. Próbuję złapać cokolwiek, żebyście zobaczyli. Ale przez ten dym się nie da. Kiełbasy wyglądają zacnie. Temperatura w środku jak na razie bliska 50, a potrzebujemy mieć 70. Czekajcie, nastawię prawidłowo, żeby dobrze pokazywało. 71 dokładnie, więc czekamy na to. Pewnie jeszcze z godziny i będzie. Także update za godzinę. Dobra, ponad 2,5 godziny później mamy praktycznie już prawie 71, także jeszcze myślę, że parę minut i to do tego dojdzie, ale przy okazji wam pokażę, jak wygląda obecnie kiełba, bo wygląda już dobrze, naprawdę dobrze. Wybuchnięcie dymem. Zobaczcie, coś pięknego po prostu. Coś pięknego. Ostatnie jakieś 15 minut dałem 120 stopni, żeby troszeczkę podgrzać je na koniec. Tutaj mam kąpiel wodną z zimnej wody. Za chwilę wlecą tutaj kiełbasy i dodałem od razu lód, żeby jeszcze bardziej schłodzić, żeby zatrzymać proces gotowania, żeby ze skóry, żeby tłuszcz nie wychodził ze środka kiełbasy jakby do zewnętrznej części, bo to brzydko wygląda, plus te skórki lepiej się, nie marszczą się tak mocno. Po to się to zazwyczaj robi. I co, zawijamy w papier rzeźniczy i gotowe. Można będzie później dogrillować, ale jeszcze spróbujmy, jak to smakuje. Jaka miękka bułka uparowana. Tu macie uparowaną, tu macie nieuparowaną, jaka różnica. O to chodzi. Dobra, to składamy bułeczkę numer 1. To będzie klasyk i meksykańskie sosy do tego. Także pierwszy meksykański. I do tego sos zielony. I meksykański hot dog gotowy. Teraz pora na klasyka. Och, się tłuszcz leje z chorizo. Jezus. Widzicie, aż buła nie daje rady go trzymać. No i co, wlatuje cebulka karmelizowana do tego. Jak najwięcej. I do tego oczywiście klasyczne sosiwo razy dwa. Czyli musztarda i dosłownie odrobinę ketchupu. No i proszę bardzo, hot dog z chorizo na dwa sposoby. Po mojemu. Dobra, no to spróbujmy. Zacznijmy od tego, bo to już wystygło. Polak wyjechał do Meksyku i otworzył po prostu masarnię.
Tak to smakuje. Chorizo spotkało się z polską swojską kiełbasą. Niesamowite połączenie. No po prostu tak to siedzi i te sosy meksykańskie, no złoto. Wszystko się tu zgadza i nic nie brakuje. Prosta kanapka, mega prosta kompozycja, ale naprawdę złoto. To teraz zobaczmy drugi. Mięciutka była. Jakby takie hot dogi sprzedawali na stacji, to chodziłbym chyba codziennie. Ja pierdzielę. No nie mam słów, to jest tak dobre. Ta kiełbasa robi tu niesamowitą robotę i naprawdę ciężko porównać do czegokolwiek, bo ona jednocześnie smakuje jak swojska kiełbasa polska, a jednocześnie ma ten vibe chorizo. No niesamowite. Dobra, ja to dojadam. Wnioski. Trochę więcej tłuszczu jednak bym dał. Więc jakbyście robili, to dołóżcie trochę boczku. No i na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie w komentarzu, co myślicie i czy będziecie próbowali robić. Przypominam, że na Adifox macie książkę i nożyk i inne fajne rzeczy. Do zobaczyska. Siemanko.